Wrzucimy zdjęcie, tak Pawełku, prosimy o twoje jakieś bardzo ładne zdjęcie Albo, albo z vloga weźmiemy któregoś Jak stoisz gdzieś tam, kurczę teraz. Dla dorosłych tam z kiepkiem takim Kurczę, mógłbyś to rzucić w końcu To takie niezdrowe jest Rzuciłeś już, Pawełku, takie post postanowienie noworoczne Znaczy co. Czy ja wiem? <noise> znaczy się... ci, że śmieje z łatką. A widzisz, a widzisz. No to no, kurczę, wszystko, wszystko wiemy normalnie. Wszystko wiemy. Bo no. się zauważyłem. No, tak, tak, czekaj, czekaj. Jeszcze zaraz Admiral cię zaskoczy w ogóle. On tu już pewnie się na pewno przygotował. On to jest taki, wiesz... O, patrz, jakie jak mam fajne. Patrz, jakie mam fajne. Masz może. A czekaj, ty mi na Whatsappie wysłałeś. No zobacz. A gdzie ty byś chciał? A gdzie ale, byś chciał? Gdzieś, gdzieś, ale... E, ale to to jest panie wyedytowane, to jest za ładne, to się... No dobrze wrzucę, ale no niech to będzie, no. No czy tutaj wy tu wyciek. Ale co, z sylwestra właśnie... czy z wesela jakiegoś? Nie no, no. za ładne dał to, to zdjęcie. Prosto z łóżka. <laughs> Że tam z łóżka, to kurczę wiesz, tutaj o, się opiera, o pianinko tu widzisz. Hmm. Ty, kurde, to jest zaraz... specjalne zdjęcie nawet tak, przygotowane. Tak, jak? tak, tak. Dobrze, przy... słuchajcie, bo każdego z nas czas goni. Admirala czas goni, Pabelusa czas goni. O właśnie, miałem kurczę tam, ten... no i już przedstawiłem. Witamy w podcaście gamingowym Nadajnik. Dzisiaj mamy gościa specjalnego. Oprócz mnie, kapitana Rutajna i Admirala jest z nami Pabelus Paweł z kanału Gra na kompa. Cześć Paweł. Dzień dobry. Cześć, cześć Ruziu, cześć od Witam wszystkich cześć. widzów bardzo serdecznie. Namawialiśmy, jak słyszeliście, zapewne staraliśmy się namówić Pawła, ale no nieprzygotowany ma pomieszczenie i, i się jeszcze nie chce ujawnić, pokazać, więc pokażemy jego przepiękne zdjęcia. Bo tak sobie na luzie będziemy sobie rozmawiać na, na temat gier, gamingu, naszych ulubionych produkcji i stanu technicznego tych gier. A dlaczego? Dlatego, że Paweł przerabia na swoim kanale zastraszające ilości gier po prostu. Ja nie wiem, kiedy on to robi. Nie wiem, czy zerkałeś, ad admirału teraz, ale... ale... Nie, no to wiesz, ja oglądam i subskrybuję, ale to już widziałem tam, ja tam nie liczyłem wcześniej, ale przed dzisiejszym podcastem to tam sprzejrzałem, to nie wiem, trzy, ile tam, ponad trzy tysiące, nie? Już będzie filmów chyba. No, ponad 3000 filmów jest na kanale, Ponad trzy tak. filmów. Nie. Szalony człowiek. I jeszcze, i jeszcze mi wysłał obraz, sobie jeszcze muzyczkę robi. I jeszcze muzyczkę robi. O, chłopcy. Ale śpi czasami. Ale no Pabelus. właśnie, Paweł, to takie pytanie tam. do ciebie. Czy ty sypiasz czasami? Sypiam. 3-4 godziny dziennie, ale sypiam. On pewnie jak śpi, to też coś robi. A, to na pewno, bo pamiętajmy jeszcze, że, że jestem w związku, więc mam obowiązki tutaj. No tak, mam obowiązki, 3000 okay. filmów. No, do, dobra, zacznijmy od początku. Pawełku, jak się w ogóle, jak się wódzi, w, w, z, zrodziła twoja, e, twoja pasja YouTube'owa i, i, i zamiłowanie do gier? Powiedz, opowiedz nam trochę o sobie, bo ludzie nas to tak mniej więcej znają, a, a ciebie chcę, żeby, żeby poznali, bo e, w, no, ja też tak przez, przez widza mi cię podsunął, a później żeś mnie żeś mnie zaskoczył na streamie i, i żeś przyszedł do mnie i tak sobie kurczę, w ogóle cześć, siema i tak kurde, tak myślę, kto to w ogóle, wiesz, nie zdążyłem zobaczyć, a to patrzę, Paweł, Pawełus i tak sobie kurde, i tak od tej pory już, jak już dobrych parę lat nasza znajomość trwa i, i w końcu się udało, dorwaliśmy go. Tak. w sumie to zaproszenie wystosowałeś do mnie gdzieś w okolicach lutego, marca 2023 roku, nie, do tego podcastu. Tak. A mamy styczeń 2024, więc trochę. Czyli na następny będę już musiał wystosować, żeby się zdało no, na dokładnie. przyszły rok. Dobra, przyjąłem. okej. Okay. Także no, opowiedz widzisz. nam troszeczkę Pawełku o tym, o, tym, o, o, o swoim zamiłowaniu do, do YouTube'a i, i, i gier wideo. Skąd to się wzięło u ciebie w ogóle? To może zacznijmy w takim razie od gier, bo to będzie zdecydowanie prostsze. Ja w wieku. Dziecięcym i nastoletnim komputera nie posiadałem. Akurat tutaj, jeżeli chodzi o kwestie, em, posiadania tego komputera, no to moich rodziców za bardzo na to stać nie było, e, gdzie no moi rówieśnicy posiadali jakieś amigi, komodory i tak dalej, no to, to, to można było sobie gdzieś do kolegi, e, czy koleżanki podskoczyć i pograć, czy w Lemingi, czy jakąś ścigałkę. No i to wtedy na dzielonym ekranie. Fajnie było. Natomiast y, ja zawsze jakoś tak y, marzyłem o tym, żeby może nie tyle posiadać komputer, co konsolę. Wtedy był taki boom na Pegazusy. E, no to, to też Pegasusy, no to tak trochę za drogo było, ale rodzice starali się jakoś tam nam zawsze, y, zarówno mnie, jak i siostrze, y, pospełniać te nasze marzenia trochę na okrętkę, ale jednak, y, więc na bazarku od Rosjan się y, tam rodzice zakręcili i kupili taką czarną, pamiętam, powiedzmy, konsolę na kartliżę. i zbawa... no, a kto nie miał? Nie też miałem, zbawał, tak, tak pan nie. Kurczę, też w bazarku. To tak <laughs> tak. Ale to fajne, bo kartliżę można było wymieniać. Tak. A Tam ja tym Tysiąc gier na jednym. Ja wpadłem na lepszy pomysł, że ją usprawnię i ją polutowałem, a później ojciec dwa dni siedział i to wszystko, co ja nalutowałem, rozlutowywał. Nie? I no... No my tutaj zarówno siostra, jak i ja to, to mieliśmy tendencję do bardzo takiego nałogowego i, i bardzo zaangażowanego grania w Mario, gdzie, gdzie tutaj te joysticki się łamały niestety tak. notorycznie się łamały. No ale cóż, no, nastał 97. rok, tam pamiętam my przeprowadziliśmy się z jednego mieszkania, cztery osoby plus pies, mieszkaliśmy na 30 niecałych 7 metrach kwadratowych, jeden pokój z kuchnią, no to później skok na cztery pokoje, więc to, to wow. I w końcu człowiek miał własny własny pokój, to, to, to było niesamowite. No i jakoś tak gdzieś pod koniec lat 90. ten pierwszy komputer zawitał. No to nie było nie wiadomo co tak bardziej dla moich rodziców dla mamy do pracy biurowej no ale pozwalała pograć troszeczkę no to tam Starcraftik 1 wchodził później Brood War jakiś faraonik i tak dalej no tego typu Klasyk. gry no ale okazało się no klasyka no pewnie że tak ale okazało się że mm, obok praktycznie bloku jest biblioteka publiczna. Znaczy, ja o tej bibliotece dowiedziałem od małego, tak? bo tam się chodziło książki wypożyczać, ale w tej bibliotece również była kafejka internetowa. No to nastał czas Duke'a, Quake'a, tak. pierwszego counter Strike'a, gdzie, gdzie się tak naprawdę tam w drużynach grało, i, i to były czasy. Tam nie było jakiegoś map hackingu, a może i nawet było, ale człowiek o tym nie, nawet nie wiedział. No były klany i się grało, nie? Tai, ta, tam, kurcze, były, wiesz, myszki z kulką i człowiek tylko chodził, kurczę, wiesz, i z własną szmatką, żeby te myszki czyścić, nie? No ja pamiętam też, e, e, udawało mi się zajechać na zajęcia punktualnie na uczelni, dopóki nie odkryłem kafejki internetowej za przystankiem autobusowym. E, tak po schodach się schodziło, na dajtkach po schodach się schodziło i tam w dole była kafejka internetowa i kurcze chłopaki, Vanille Tour na No i, i tak się wsiąkło i później to jest pół godziny, godzina spóźnienia, nie? Tak, tak, także w sumie to tak, to tak to, dla, ciebie, dla ciebie to się zaczęło, tak jak i dla nas, nie? No ja też komputera nie miałem, tak. dopiero mój młodszy brat miał to już jak ja się wyprowadzałem na studia, to, 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 to on już miał komputer. No to ja przeszedłem całą drogę, bo ja od Atari 800XL poprzez Amiga 500+, do pierwszego pc także. No i tam konsole, oczywiście, Pegasus jeszcze. Eee, to też się ogrywało. Normalnie burżu. No budżuła. ja pamiętam, że ten, że ten Atari 800XL to 100 dolarów amerykańskich wtedy. No, panie, to... kurczę, Belek, za, ilo, za iloma to cinkciarzami trzeba było się nagarnąć no na es... ulicy, żeby te 100 dolarów wy tego wy, no. wyskrobać. No fajnie, fajnie. A powiedz mi, powiedz mi pa Pawle, właśnie przechodząc dalej, nie? Y no wiadomo, życie zawodowe, to nie wiem, życie zawodowe, prywatne, nie będę cię tutaj takich pytał, chyba że chcesz uchylić rąkka tajemnicy, jeżeli chodzi o życie zawodowe, bo życie prywatne zazwyczaj nie pytam, no bo to jest życie prywatne, to jest każdego indywidualna sprawa. Nie każdy lubi takie rzeczy wyciągać. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach to wszyscy wszystko wyciągają, no ale, ale ja to jednak z tych osób bardziej prywatnych jestem, tak samo i admiral, więc. więc... To jeżeli chodzi o, o przejście na tego YouTuba, powiedz, co ci wpadło do głowy? Bo, bo, bo w sumie nie, nie, no i, i Admiral, i ja, i, i ty nie jesteśmy podlotkami, można powiedzieć, nie? No, ktoś mi nazwał, że kurde, że jestem stary, no. Powiem, się poczułem staro tak kurczę, belek, nie? No ale to no, w sumie czy... tak. Jak ktoś, mówi, jak ktoś mówi, że gra od, od, od młodości i zaczynał od Battlefielda 5, no to na przykład no to tak, dobywają czy, takie sytuacje. Tak, człowiek sytuacje. może się trochę staro poczuć. Jak, jak to się u ciebie zaczęło, powiedz mi. Znaczy, Ruciu, ty zapewne pamiętasz Katrinkę. Tak, ja pamiętam, I, oczywiście. I tutaj Katrinka no, była osobą chorą. Była osobą dializowaną i. Chciała poniedziałki, środy, piątki na te dializy do szpitala jechać, ale non-stop mi narzekała na to, że jej się tam nudzi, no bo to wiadomo, no to leżeć pod maszyną przez pięć godzin, no to żadna radocha i ten czas się dłuży. Ale ona bardzo lubiła patrzeć, jak ja gram i jak opowiadam jej, co tam się w tych grach dzieje. Więc sprytnie sobie wykminiłem, że aby jej urozmaicić czas, założyłem pierwszy swój kanał w 2016 roku, on już nie istnieje, Pabellus Channel, gdzie organizowałem dla niej prywatne transmisje na żywo. Ona jadąc do szpitala, dostawała ode mnie linka do, do tej transmisji, tylko ona ją widziała. No i patrzyła, jak ja gram, na, do mnie na czacie pisała, ja jej głosowo odpowiadałem i, i była zachwycona, bo jej ten czas szybko leciał. No i gdzieś tam w okolicach kwietnia, powiedzmy 2018 roku powiedziała do mnie takie słowa Pawełku, słuchaj, ty robisz to tak fajnie, że może by inni zobaczyli. A? Tak sobie wykminiłem, mówię, no pomyślałem, dobrze, no tylko kwestia nazwy, no to jaka nazwa? No to Katrinka stwierdziła, że no dobra, ja nie, nie używam innego słowa odnośnie komputera jak komp, czyli robię wszystko na kompie, a że gram, no to wymyśliła nazwę gra na kompa, tak? Znaczy na początku to było tak gra na kompie, ale to żeśmy, żeśmy tutaj zmodyfikowali tę nazwę i, i, i jest gra na kompa, Zaprojektowałem tutaj całość, jeżeli chodzi o grafikę, i tak, i tak dalej. No i, i kanał do dnia dzisiejszego prosperuje, rozwija się. Miał być zamknięty. Niestety w marcu 2022 roku no, była tragedia. Katrinki już z nami nie ma, natomiast kanał miał zostać zamknięty. Ale widzowie. Stwierdzili, poprosili, żeby, żeby tego jednak nie robić. Ja to przetrawiłem, jakoś przemyślałem, no i ten kanał utrzymałem. I prowadzę go właśnie w hołdzie Katrinki, żeby, żeby jakaś cząstka jej tutaj była jednak cały czas. To był kanał założony typowo dla niej. No może powiedzieć, I to, i, i to zacnie, to no ja, ja, historię, ja historię, ja tą, historię tą poznałem. Ale piękna bo, historia. Tak, piękna historia. historia. Ja powiem tak, Nie jeżeli... spodziewałem się aż... No, aż takiej historii. No, jeże no jeżeli, jeżeli mówię, jest, jest, bo, bo większość zakłada kanał, bo, no bo chce być youtuberem. Sławny, hmm. Bo chcę być sławny, bo chcę mieć milion subów. Ale to słów. młodzież, nie? Teraz. Tak, tę, tę, tę. ja tak samo też, to i Admiral, ja założyłem kanał na YouTubie, bo po prostu przypadkiem kiedyś nagrałem film o grze World War 3 i, i tak patrzę, ale to chyba coś, jakaś pomyłka i ludzie zaczęli to oglądać. I tak myślę, ale przecież ja to w ogóle tak, <laughs> tak sprawdzałem czy mikrofon i tak sobie gadałem sam do siebie i sprawdzałem, czy mikrofon tak nową sprawę działa, nie? I, i, mhm. I nową kartę graficzną wtedy miałem i tak mówię, a czy, czy tutaj... Tak tak jakoś poszło, nie? Zupełnie tak z przypadku i takie, to, takie sobie hobby z tego zrobiłem i, i, i tak szczerze powiedziawszy jako, jako hobby to e, traktuję I, i raczej się to nie zmieni, bo on to nie z tego pokolenia jestem, żeby, żeby YouTube brać jako, jako no, zatrudnienie powiedzmy sobie w ten sposób. E, no i Admiral to wiem, że też to tak dorywczo, e, jak ktoś mówi ekstremistycznie robi, robi ten doktorat. Tak jest, tak jest. Więcej Twitcha, więcej Twitcha, mniej YouTube'a na razie. No YouTube'a, to znaczy, nie można go nam YouTube'a razem z tobą. Mm -hmm. no, ale uskuteczniam z tobą razem tego YouTube'a. No, no przepraszam. Ale nie, no miałeś taką fazę, że wrzuciłeś się o ze rzeczy filmy i mówię, no rozkręca Miałem. się. Ale i nie. Ale nie. Dobra, już myślę, bo już mam, już mam pomysł na to, jak to ogarnąć. No ale Do, to, dobrze. To, inny temat zupełnie. To na razie na Twitchu tylko. Na razie na Twitch, ale co do, co do tego pomysłu, to faktycznie ja to miałem zupełnie inną historię, bo u mnie to polegało na tym, że ja miałem kilku przyjaciół, z którymi grają właśnie takie FPS, -y jak WW3, jakieś tam Battlefieldy, innego tego typu gry. Ale tak, no ponieważ jesteśmy już w swoim wieku, to tak, tutaj no żona, to dzieci, to coś tam, to ten nie może, to tamten nie może, to, to, to temu mnie tak mówi, To ten nie może. Mnie, tak, tak to ten do teściowej musi pojechać, a ten zakupy musi zrobić. No i co chwilę coś wypadało, Ja mówię, Dobra. i syn do mnie mówi ty, ale jak tak siedzisz, grasz, to weź tam na Twitchu, to przede z kimś pogadasz, a tam się znajdzie kupa narodu, która będzie chciała z tobą mógł grać. No to tak się uruchomiło i poszło do przodu. I faktycznie dzisiaj już jest rewelacyjnie. Mnóstwo świetnych ludzi, mm -hmm. których dzięki temu można było poznać. No, Pawełku, powiem ci niesamowita historia. No ja poznałem tą historię, bo my żeśmy rozmawiali wielokrotnie. Żeśmy dzwonili do siebie i żeśmy żeśmy rozmawiali na ten, na ten temat, także, także kurczę, to jest prawdziwy powód, żeby żeby założyć kanał do YouTube piękna, Dla kogoś? Dla kogoś. To jest, tak jest, jest, kurczę, niesamowite to ci muszę powiedzieć. Fajnie. No to tylko A, i, ale, ale życzymy mi, powodzenia dalej, powodzenia dalej? Czy ty, ty, ty jakąś dietę specjalną? Nie dziękuję, admirał, nie dziękuję. Ty, ty, czy ty Dokładnie jakąś dietę specjalną stosujesz, że, że kurde tyle godzin dziennie siedzisz przed tym monitorem i nagrywasz te gry? Czy się nie, nie masz takiego? Jakiegoś, nie wiem, wypalenia po, po, po jednym, drugim. Ja wiem, że ty to robisz codziennie praktycznie rzecz biorąc, nie? Co, co no ja, ja mówię, nie? Że ja nie wiem skąd ty ten zapał bierzesz do tego, nie? Znaczy no to jest, to jest rzeczywiście praca codzienna i staram się jednak wszystkie okienka czasowe zapełniać. To jest około pięciu filmów dziennie, czyli między tak można powiedzieć 130 a 150 filmów miesięcznie. Natomiast no skąd ja to biorę? No, no z baniaka. No, 300% normy wyrobił. Ty powinien sobie taki tatuaż na pleca zrobić. 300% normy normalnie. Ja, ja nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. Ja się zawsze, zawsze stawiałem, mówię, Pabelusz, patrz wrzucił film. że wrzucił film. Ja myślę? No ja to samo, kurde, no. śpi, czy, czy je, czy... O, o tej godzinie, za chwilę tam sześć godzin dalej następny. I to każdy z innej gry, że się... nie, 3, nie masz tak admirałku, o... co trzy godziny? No, no co trzy godziny. No. Paweł, Paweł, czy ty się nie pogubisz czasami, jaką ty grę grasz? Czy, czy nie, nie masz takiego, że czasem jesteś tak zmęczony, że się pokiełybania, po kurde, i, i, i się pomieszasz w tym wszystkim? Znaczy w to, w jaką grę gram, nie, ale czasami y, gubię się, zapominam po prostu, y, co się wydarzyło w jakiejś grze, zwłaszcza jeżeli powiedzmy kilka dni w niej nie byłem. E, ale ja zawsze Ruciu, jak wiesz, Admirał, może ty też wiesz. Ja zawsze powtarzam, że ja mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku i tak, zapominam. Tak, do mnie się. to też napisał, jak, jak zapomniał powiedzieć, że ma nowy numer na WhatsAppie. Tak, to, to, tak, to zobrażam, pod filmem to, wiesz, Napisałem mu życzenia na nowy rok świąteczny, mówię, nie pisze, Moje obraził się, no. No myślę, dobra, to czekaj, to ty ze mną tak, to ja ci pod najnowszy film, kurczę, popraw Whatsappa. No, ale chwilę, I moment, widzisz? co prawda dostałem, tak, no, oczywiście, ale z tekstem takim samym, że, że pamięć ma dobrą miejsca na dysku, za mało. No, to... Ale Ruciu, pamiętaj o tym, że tutaj jeszcze jest gro wydawców i, i twórców, którzy nowego numeru nie mają, ci to mają dopiero przerąbane. Bo nie pomyślą, żeby maila napisać, nie? Ech, ty ja ci powiem, co, że z tymi mailami to ja też, ja mam maila i sprawdzam go raz w tygodniu, Myślę, Nie, że to... ja kilka razy dziennie. Nie, ja to wiesz, ja, ja tak muszę, muszę, muszę przyznać się z ręką na sercu, jeśli chodzi o sprawdzanie maila, to, to jestem straszna noga, że ktoś coś do mnie napisze i ja dopiero po tygodniu mu odpisuję, nie, I troszkę tak głupem mi z tego powodu, ale, ale też ja nie lubię być przywiązany do urządzeń elektronicznych. Ja nieraz mam tak, że zostawiam telefon, żona później na mnie krzyczy bardzo, że nie mogła się do mnie dodzwonić, a telefon gdzieś tam w łazience dzwonił albo pod poduszką w sypialni, wiesz, a ja sobie gdzieś tam, kurczę, chodziłem, nie? I nie czuję jakoś takiego przywiązania. To, to chyba kwestia pokoleniowa, ale ja nie czuję żadnego przywiązania do telefonu, nie? E, swojego. E, Pawełku, ja wiem, że tak, przerabiasz straszną, straszną liczbę gier e, i, I są to gry o różnej tematyce. Um, nawet od, od rolnika począwszy gdzieś tam po symulator żula, e, który muszę no powiedzieć, bardzo, ja bardzo mi się podobał symulator żula. <grym> <grym> Naprawdę. Powiem um, teraz... szczerze, że nawet gdzieś tam się częściowo odnalazłem w tym. <grym> no, nie, no, <grym> powiem ci, że chyba każdy z nas tutaj obecnych by się w tym częściowo tak gdzieś przynajmniej od czasu do czasu w tym odnalazł. Ale z, z, tak, z gry na pewno, no bo przecież nie kupujesz tej gier, nie? To zależy. Ach, no właśnie. Czyli, czyli jednak. Tutaj takie, czyli jednak to... takie, takie pytanie właśnie, bo to ja też sobie przygotowałem. No Takie pytanie właśnie, czym się, czym się sugerujesz wybierając kolejną grę? Czy to jest, czy ty po prostu idziesz, masz jakąś kubkę wstydu na przykład, która leży i po prostu po kolei je ogrywasz? Czy startujesz w jakieś określone... Hmm, rodzaje gier tylko i wyłącznie, a jakiś będziesz rodzaj gier unikał w przyszłości? Czy może jesteś otwarty na wszystkie rodzaje? Jak to tam u ciebie wygląda? Na pewno unikam wszelkiego rodzaju battle royali. Unikam strzelanek jakoś. Nie wiedzieć czemu po tak zwanym czytowaniu na etapie tego pierwszego wspomnianego counter strikea kiedy, kiedy tam zaczęło się to oszukiwanie przez, przez innych graczy, ja zrezygnowałem z tego typu gier i jakoś od tamtego momentu, a pamiętajmy o tym, że to końcówka lat 90., do, do dnia dzisiejszego jakoś te strzelanki mnie nie ciągną do siebie. Ale jak ja wybieram gry? Przede wszystkim myślę o tym, czy ta gra nadaje się dla mnie. Bo mhm. nie, wszystkie, nie wszystkie gry, nie we wszystkich grach ja czuję się na tyle komfortowo, żebym wiedział, że mogę w nią zagrać i pokazać jednocześnie widzom bez jakiegoś własnego dyskomfortu. Drugi aspekt to właśnie widzowie. Tutaj na kanale jakoś samoistnie wyklarowało się, że, że moi widzowie jednak lubią te gry takie podchodzące pod symulacje, więc wszelkiego rodzaju takie tytuły staram się pokazywać. Czy kupka wstydu? Nie, nie posiadam takiej kupki wstydu, ona tworzy się sama i, i, i to wynika bardzo często już w trakcie jakby pierwszego odcinka, kiedy my zaczynamy. Ja nie mam tendencji do tego, żeby zapoznać się z tytułem, kiedy go dostaję bądź kupuję, przed nagraniami. Ja pierwszy raz odpalam grę i od razu rozpoczynam nagranie takiego odcinka. Zazwyczaj, ostatnio się tak zdarzyło, że te odcinki noszą tytuł pierwsze spojrzenie, czyli tak z angielskiego first look. Mm -hmm. I, I wówczas okazuje się, co to tam za kwiatuszki wynikają. Teraz no, mamy bardzo, e, że tak powiem, ciekawą grę, ale nie do końca chyba twórcy radzą sobie z, z jej produkcją, z jej jakby takim doprowadzeniem do stanu grywalności, żeby można było w to komfortowo wręcz, powiem, grać. Gra już zaczęła męczyć, mowa o Birfaktory, która 10 była. Stycznia, tak, tak, właśnie, miała swoją premierę. Ona nie powinna ujrzeć się w tym momencie światła dziennego w mojej ocenie. To powinno być na etapie Alfy bądź, bądź wczesnej bety, natomiast nie powinno dojść do wypuszczenia takiego produktu premierowo. Ponieważ gra. Z, posiadając. Pewnego rodzaju content w jakimś tam procencie, twórcy starają się łatać tę grę. Tych łatek troszeczkę wpada tutaj w ciągu dnia. I ja zacząłem odnosić wrażenie, że niestety ale każda łatka wręcz psuje grę, zamiast ją dopracowywać, dopieszczać, naprawiać, łatać gdzieś te, te, te dziury. No, do Skąd tego to zna, nie, że niestety. No ja zostałem zmuszony do, do tego, żeby zawiesić serię z tego tytułu i poczekam, nie zamykam, poczekam aż, aż ta gra będzie na tyle grywalna, żeby się po prostu nie męczyć. Dorośnie, dojrzeje i nabierze kształtów znaczy się. No właśnie, właśnie. A co z grami, które, no, jak rozumiem rozpoczynasz tak jak powiedziałeś, czyli zaczynasz nagrywać lecisz na żywca. Ale w trakcie, jak to wielu nas ma nieraz, że zaczynasz grać, zaczynasz grać, grasz pierwszą, drugą, drugą, trzecią godzinę, mówisz nie, nie, to nie jest dla mnie w ogóle, nie. Wrzucasz to, zostawiasz to, czy, no, czy, tak. czy, czy, czy nie wiem, dajesz jakiś czas, na przykład, yy, yy, nagrywasz grę, yy, nagrywasz na przykład sześć odcinków, i dopiero hmm. zaczynasz wrzucać ten pierwszy odcinek, bo do tego szóstego, czy ty będziesz ciągnął ten temat. Czy go nie będziesz ciągnął na tej zasadzie? nie? Czy wrzucasz od razu jak pierwszy leci i nie wiesz jeszcze, czy będziesz kontynuował tą serię, czy nie będziesz kontynuował? Jak to sobie tutaj radzisz? Jak to, jak to, jak to ogarniasz? Jaki jest Twój pomysł na ten problem taki? No bo czasami hmm. mi się zdarza tak. Zaczynam grać, wiesz, gram pierwsze hmm. 6 godzin i na końcu mówię, kurde, nie, nie chcę mi się w to grać. Nie? Bo w ogóle to jest jakaś lipa, nie? Kompletnie nie będę tego ciągnął dalej. Nie? A jak ty robisz to? W przypadku. Y tego pierwszego takiego włączenia gry i od razu rozpoczęcia nagrywania, to zazwyczaj numeracja odcinków jest albo jako odcinek zerowy, jeżeli to jest powiedzmy przedpremierowo, jeżeli jest po premierze, to jest już jako pierwszy odcinek. I taki numerek takie, takie odcinki zawierają z tym, z tym takim pierwszym spojrzeniem. Natomiast jeżeli okazuje się, że gra jest nie w moim stylu, dwa nudna albo wiem, że widzowie mogą nie do końca być świadomi tytułu, to taki odcinek i tak się ukaże, ale bez kontynuacji. Po co? Po to, żeby przestrzec widzów przed wydaniem pieniędzy. Bo owszem, mamy te dwie godziny na platformie Steam, żeby przetestować daną, daną grę, ale ostatnimi czasy jest taka tendencja, że twórcy jakby maksymalnie te dwie godziny przeciągają w formie jakiegoś tam zapoznania grą, z grą samouczka, zanim odpali się ta prawdziwa treść, taka ta, ta docelowa, która ma być. Przez co? Taki gracz, który zakupi grę, jemu te dwie godziny przeleci, tym mu już pieniędzy nie odda, a później no, ten gracz budzi się z ręką w nocniku, bo ani nie może wrócić, ani nie ma ochoty w nią grać. No. Więc po to takie, takie filmy między innymi ukazują się, żeby... Ciekawe, żeby ten no to prze... Bardzo ciekawe, wiesz, po, po, po to nawet ja nie wiedziałem, że, że takie praktyki są teraz stosowane, tylko że ja to się trzymam tak, mam swoją niszę y, gier, których ty akurat nie no. lubisz, no my gramy właśnie akurat w te FPS. Ale na przykład i multiplayery szczególnie i tam zazwyczaj jest tak, że jak gra się pojawia nowa, jak to było na przykład w The Day Before, teraz ten największy krab świata, który się pojawił w ogóle, historia niesamowita, to tam było tak, że pierwsze dwie godziny to się w lobby czekało, nie? Na połączenie z serwerem i było już do widzenia, nie? Wtedy. Bo pierwsza gra już było po dwóch godzinach, nie? Także, no tak. tak. Tak, to, to, no ale powiem ci ciekawa praktyka, bo tak, ty tych tytułów przerabiasz mnóstwo. I, i rzeczywiście, no rzeczywiście ktoś wyda te parę złotych, bo te gry na, to czasem są droższe, czasem są tańsze, nie? bo ty też tam mnóstwo gier niezależnych od niezależnych jakichś wydawnictw Właśnie. robisz. Nie? Mhm. Z, tego, mhm. z tego, co widziałem, tam jedna z takich fajnych gier, która mi się fajnie oglądało seria to przejście symulator przejścia granicznego gdzieś tam na, na, wolizm, na, z, zadupiu, na zadupiu wielkim. I muszę powiedzieć, że widziałem, że też bardzo fajnie się oglądała ta seria u ciebie na kanale. Tak, jeżeli chodzi o Kontraband Polis, to jest, to jest właśnie gra, która traktuje o przygodach funkcjonariusza Straży Granicznej, który tam w karikatce ma swoje zadania wypełniać. Oczywiście. Awansuje, zdobywa tam różne ciekawe rzeczy w postaci rozbudowy swojego posterunku. Gra stworzona przez polskich twórców, przez studio Crazy Rocks, wydana przez Playway, czyli również polski wydawca. I, i naprawdę jestem dumny z tego, że Polacy wpadli na taki pomysł, żeby wydać taką właśnie grę, która, no owszem, też miała jakieś tam mniejsze, większe problemiki. I specjalnie mówię problemiki, mhm. ponieważ w skali problemów Birfaktory, to tam to, to był light, to, to można było siedzieć i, i grać. I rzeczywiście już czwarty sezon prowadzimy, jest, jest otwarty czwarty sezon na kanale z Kontraband Policji. No i trzeba będzie wrócić, bo już się widzowie dopytywali, no kiedy, kiedy celnik Pawełek. Normalnie. Hmm? Bardziej posterunkowych Kłudnieców, tam? Tak, tak. Ci ludzie mają swoje nazwiska, ale ja je pozmieniałem także. Aha, no, nie <laughs> no no, no, bardzo nie bardzo, tak, tak, <laughs> tak bardzo duży wysyp teraz tych wszystkich symulatorów jest, prawda? To, to, to jest znacznie wiarygodne, nie? Ile tych symulatorów się posypało i tutaj ich przodujemy, jeśli, jeśli chodzi o Polskę, nie? W tych no tak, symulatorach. Je, tak, jeżeli chodzi o, o y, gry symulacyjne o różnej tematyce. No, to rzeczywiście no mamy tutaj bardzo duży wysyp, i tak na dobrą sprawę, połowa z tych tytułów w jakimś tam stopniu jest. Fajna do ogrywania. Były też gry ambitne, tak jak w, na początku ubiegłego roku mieliśmy Forest Ranger Simulator, gdzie kanał Grana Compass spełniał patronat medialny nad tym tytułem. Troszeczkę niestety nie poszło tutaj z, tym, z tą grą ze względu na fakt, prawdopodobnie ze względu na fakt... Że gra traktowała typowo ekologii. Dziwne jest, dziwne jest to, że Japończycy jakoś się też odwrócili, gdzie u nich temat ekologii no to jest taki temat przewodni, można powiedzieć, i oni mają fisia na tym punkcie, natomiast tutaj nawet oni nie byli zbyt zainteresowani tym tytułem. No i to troszeczkę mnie zdziwiło, ale no temat był ambitny, temat był fajny na tyle, że mógł. Głównie młodzież nauczyć choćby segregowania śmieci i tak dalej, jak to robić. I to wszystko w pięknej scenerii leśnej, gdzie, gdzie mogliśmy rzeczywiście cieszyć oko jak na możliwości tamtego silnika, jeżeli chodzi o grę, no to, no to bardzo ładnie to, to wyglądało. Ale mhm. się nie udało. Do tego stopnia, że twórca zajął się już czymś zupełnie innym. No tak. A powiedzmy, bo, bo my Męczyka. żeśmy z admirałem już rozmawiali na temat naszych ulubionych gier i, i jakichś takich naszych zapowiedzi, ale, ale tu u nas te gry to są właśnie tak, kręcą się u mnie koło symulatorów, ale z kolei pola walki, czyli gdzieś tam armopodobne mhm. gry, składy, prawda, druga wojna światowa i im bardziej realistyczne, tym lepiej. Także ja też jestem skazany tutaj, jeżeli chodzi o robienie materiałów na powiedzmy sobie umiejętności współgrających. Bo i no, nieraz zajmuje to powiedzmy sobie, 6-7 godzin, żeby nagrać 30 minut dobrego gameplaya, dlatego że po prostu e, no tak, tak szły, tak szło, że nie było co pokazać, nie? No bo także no w moim tutaj. przypadku to byś musiał otworzyć serię drewniane Przedszkole, szkole, żeby, żeby to oh, jakoś... Powiem ci, stać. czasem, czasem normalnie mam taką, mam ostatnio, tak mnie naszło, że, że, żeby zrobić taką serię nerwosą. E... I, i, ale tylko dla dorosłych. Finalnych. Tylko <laughs> dla dorosłych, bo powiem ci, że, że czasem, czasem krew mi się tak gotuje, że, że mógłbym sobie dorobić animację normalnie dymu lecącego z uszu i, i, i oczu wychodzących z orbit. No ale, ale to już pozostawmy ten. Ale powiedz mi, bo tak, ogrywasz te gry, przerabiasz ich niesamowite ilości. Ten rok 2023, bo tu jesteśmy na początku 2024, kto wie, co nam przyniesie. Ja też zauważyłem, że ty takich tych wielkich tytułów nie ogrywasz. Ogrywasz te kurcze, takie mniej znane, żeby to ludziom pokazać, żeby to ludziom przedstawić, żeby, żeby coś, in, coś innego zademonstrować. Powiedz mi najfajniejsze tytuły z zeszłego roku i te takie, których naprawdę się wystrzegać. Na gorąco. Na gorąco. Na gorąco. Tak, tak, tak co ci do głowy. Na gorąco. Wpadnie. To zdecydowanie y, uderzyłbym tutaj w Kontraband Poliz, bo to był y, tytuł, który na bardzo długie godziny mnie przykuł do, do fotela i, i rzeczywiście y, spędziłem masę y, godzin, masę czasu na, y, na ogrywanie tego tytułu. Y, Natomiast z takich gier, których się z ubiegłego roku wystrzegać, to powiedziałbym, że estate agent simulator to jest gra traktująca o deweloperce. Wynajem domów, sprzedaż domów, kupno i, ta, i tak dalej. Natomiast gra no, nie zasługuje jeszcze na, na uwagę w mojej ocenie. Mhm. I raczej wątpię, żeby zasługiwała. A powiedz mi, czy też, czy też zauważyłeś taką, taką taki. Jakby to nazwać taki, w sumie przez ostatnich parę lat, no sporo gramy, tak? No nie oszukujmy się, robimy czy, czy gramy my w jakieś symulatory polowalki, ty w różnego rodzaju gry i, i, i symulacyjne i no, w sumie masz taką tam pakietę tych gier, że każdy dla siebie u ciebie na kanale coś, coś znajdzie. Tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że prowadzisz kanał dla, dla każdego. Um, bo masz, bo masz, Staram się jak mogę, to bo na pewno, staram się jak to mogę. No chyba bardziej się nie da, Ta bo, bo naprawdę ja, ja, żeśmy mieli szansę porozmawiać wielokrotnie i, i, i ty masz, no powiedzmy sobie, bardzo, bardzo profesjonalne podejście, podejście do sprawy, tam kurde mikrofony, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, zapasowy kurde i... I nawet idąc robiąc vloga na ulicy, taki mikrofon testuję, taki, może ten będzie lepszy, a może tamten będzie lepszy, gdzie ja biorę na przykład telefon, a nagram coś dla chłopaków, i idę z ręki, i jadę tam, kurde, to, 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 to mówię, to mamy zupełnie inne podejście, ale ja to mówię, traktuję bardzo hobbystycznie, ale czy nie zauważyłeś takiego trendu wśród producentów gier, że one są coraz bardziej niedokończone w momencie premiery? Tak, na początku jeszcze objawiało się to tym, że twórcy wypuszczali grę we wczesnym dostępie i tak jest do dnia dzisiejszego, po to, żeby no, z jednej strony oczywiście zarobić, z drugiej usprawiedliwić niedoróbki. Natomiast w tej chwili to wręcz mamy wypuszczane półprodukty. Mm -hmm. Takie odnoszę wrażenie i to troszeczkę mierzi, bo gra, nie oszukujmy się, no tak ja znowu uczepię się tego nieszczęsnego beer factory, przepraszam Oj. tutaj Gameforge od razu z góry, ale to przepraszam, daliście ciała, to już się zwracam do twórców daliście ciała i mamy, proszę Państwa, ja w tym momencie zerkam na platformę Steam, mamy 405 ocen, z czego wszystkie recenzje są mieszane, a cena gry w promocji 10% 78,29 zł. 29 groszy. Bez tej obniżki 10% ma kosztować około 86 zł. Za coś, co jest nieskończone. Hmm. No z całym szacunkiem. Za kogo wy nas, yy, twórcy, wydawcy, macie? Oj, ja ci bym powiedział tutaj mnóstwo, za kogo nas mają. Tak. My tu z Admiralem żeśmy już de dewagowali w tamtym roku na, na temat, za, za co nas twórcy mają, a yy, Pabelusku, słuchaj, no jeżeli, jeżeli yy, rozumiesz, twórcy w początkowym zamyśle mają, tu nie będę cytował do jakiej gry, ale to jest AAA title, także możesz sobie <laughs> wyobrazić też i cenę, Pawle, E, tak jeżeli, najpierw, jeżeli, jeżeli miało być w założeniu DLC, czyli dodatek do gry głównej, później twórcy twierdzili, nie, jednak zrobimy to jako pełnowartościową grę i sprzedawmy wam to za pełnowartościową cenę niebagatela 350 zł, za wersję chyba najtańszą bodajże to było, no to, to co ty na to powiesz? Znaczy, ale za produkt nieskończony? Czy, czy, no, czy to jest w ogóle miało być DLC, czyli tylko dodatek do gry. Ale stwierdzili twórcy, Aha. że wypuszczą to jako pełnowartościową grę nową, nową, nową odsłonę gry. I po prostu sprzedano ten produkt jako, jako pełnowartościową grę zupełnie oddzielną, pomimo tego, że jest połączona totalnie z poprzednią grą. Ja powiem Ci tak, no, tanie produkcje patrzą na te duże produkcje. I teraz my żeśmy już zauważyli właśnie z Admiralem, że to jest taki trend wśród wśród twórców gier. I, za, i, i właśnie dlatego chciałem ciebie zapytać, bo ty tych gier mnóstwo przerabiasz. Tych mniejszych wydawnic tych większych i, i, i czy to jest właśnie, tez, też właśnie byłem ciekawy, czy to na tym, na tej niszy gdzieś tam w tych, wśród tych mniejszych wydawnic jest właśnie jest właśnie taka, taki sam trend. No i właśnie też zasmuciłeś mnie trochę tą odpowiedzią, bo, bo widzę, że tak I, i tutaj, tutaj właśnie też byśmy szukali rozwiązania, co z tym zrobić. No ja kiedyś mówiłem, najprostszym rozwiązaniem to jest po prostu bojkotować wydawnictwa i przestać kupować ich produkty, nie? Bo zobacz, kiedyś dostawaliśmy grę na kasecie, czy na dyskietce, nie? Albo się, się grę mhm. z CD Action kupowało. Zobacz, to wszystko chodziło. To musiało A, chodzić, mhm. nie? To musiało chodzić, zanim zostało wypuszczone do, 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 dla nas, to musiało, to musiało chodzić, i w ten sposób powstawały legendarne tytuły, zobacz, nie? I, I gry, które no, jeżeli chodzi o Atari, to czasem, jak, czasem czy Commodore, no to jak się tupało za głośno, to potrafiła głowica przeskoczyć, bądź się skrzywić, i się gra, potrafiła nie wgrać. I, Trzeba było to regulować lub To były techniczne problemy. Ale to takie, były techniczne, techniczne problemy. Tak, dokładnie. Hardware. Nie? Niektórzy to hmm. nawet potrafili, jak gra się wgrywała na Atari, po, po dźwięku wgrywania. Yy, czy się wgra, czy się nie wgra, to mój brat Ottaczyn tak potrafił. O, nie wgrała się. Ja mówię, no ale jeszcze nie ma Tak, tak. nie wgrała się już. Nie, nie, pójdź Tak, odbawa. dokładnie. To było bardzo, tak, to można było wyczuć. Ja w ogóle mam to samo, to samo wrażenie, właśnie widzę, że w tych grach. Powiedzmy w tej niszy poniżej 100 zł, tak? Powiedzmy, czyli w takich grach niezależnych, tam przy tych studiach, zaczynają się te niedobre trendy pojawiać, które są w tych grach, które właśnie, tak jak powiedziałeś tutaj, czyli w tych grach AAA, a czasami oni tam pretendują jeszcze wyżej, mm -hmm. że puszczają. Wiesz, ja podejrzewam, że w tej chwili. To już nie jakby stan gry decyduje o tym, kiedy ona wejdzie na rynek. To tutaj tu już mamy pieniądze, to już mamy, wiesz, prezesów spółek, to już mamy jakieś tam akcjonariuszy i to jest ustalone. Gra wchodzi 13 czerwca, czy jest skończona, czy nie jest skończona, ona wchodzi i do widzenia i nie ma bata, nie? I ona wchodzi, nie? A później dzieje się to, co się dzieje, no. Ja już zacząłem w ogóle taką metodę przyjmować, że już nie, no to preordery wiadomo... To już trzeba sobie od, od, od razu odpowiedzieć, że, że trzeba sobie to odpuścić, tak. ale nawet jak gra wyjdzie, to ja sobie czekam jeszcze chwilę. Ja miałem taką sytuację i się przejechałem strasznie bardzo na, na, na cyberpunku. Bo y, ja sobie kupiłem to w Priorderze, wiadomo, cyberpunk i tak dalej, historie tam niesamowite, nie z tej ziemi. No i tak. przesuwanie premiery, nie? Ale to no, dokładnie. No to już musiało być zakończenie, to już nie, nie było beta, nie? No I to, co wyszło, to wyszedł to taki krabrz po prostu pograłem chwilę, odstawiłem tą grę i powiem ci, że do tej pory do niej nie wróciłem. Ona, ona jest już naprawiona, już tamtego. ale ja jeszcze mam takie wrażenie, że ona mnie tak zraziła <gry> na początku, że jeszcze do tej pory nie mogę do niej podejść. Ja mam Zainstaluję, i... przejdę sobie ją, nie? Ale jeszcze jej nie skończyłem ze względu na to, że jakby ten początek już mnie ustawił jakby pod takim kątem do tej gry, która, że to spowodowało to, że ja po prostu, no idąc tam, ja cały czas szukam tych błędów, które były, nie? Te kwadraty jeżdżące, wpadające na siebie... No, no, to tam w ogóle historia jest tej ziemi. Zresztą można było tam parę klipów na tył, co z tego jest. I teraz jeszcze druga rzecz, którą zauważyłem, nie wiem, czy Pabelus masz też takie wrażenie. Mianowicie druga część to optymalizacja, nie znaczy Oj, całkowicie. Tak. Całkowicie twórcy odpuścili sobie optymalizację. nie? Weszło tych pary, parę narzędzi do optymalizacji, jakieś dlss y czy tam inne tego typu. Rzeczy, i oni już po prostu sobie odpuszczają. No, Włączysz sobie DLSS-a, będziesz miał mydło na ekranie, no, ale będziesz miał parę klatek więcej. Za chwilę przyjdzie taki trend, ja tak prognozuję, ale mam nadzieję, że się mylę, że wszyscy uznają, że dobra, jest generator klatek, to już w ogóle nie musimy tam nic ogarniać, bo i tak się klatki podwoją, tylko że musisz mieć tam kartę już powyżej 4000, nie? żeby to ogarniać. Chyba, że ten FSR 3.0 wyjdzie, już tak wiesz, kompletnie. Ale to znowu masz to, że producenci kompletnie przestali zwracać uwagę na optymalizację, wychodząc z założenia, że e, korzystając z tych narzędzi, które podnoszą sztucznie, że tak powiem, e, e, FPS-y w górę, załatwią ten temat i nawet po włączeniu wszystkich DLSS-ów, grając w gry przy, nie wiem, nieziemskim komputerze z wypasionymi kartami, ty tam jesteś przy 60 czy 65 klatkach. Nie? To jest w ogóle aż e, niewiarygodne i niedopuszczalne, według mnie. A jakie masz ty wrażenie, Pabellus? Czy w tych grach, w które ty ogrywasz, to jest sam problem tej optymalizacji, która leży kompletnie na kolanach? Są generalnie gry, które rzeczywiście bardzo mocno obciążają maszyny i, i tak jak w moim przypadku, ja nie mam jakiejś takiej byle jakiej maszyny tutaj do, do pracy na kanale. Natomiast musimy pamiętać również o tym, że ten komputer jest odpowiedzialny zarówno za utrzymanie włączonej gry, jak i proces na, nagraniowy. I tak oprogramowanie zostało już na tyle zmienione i, i dostosowane do moich potrzeb, że niewielki jest procent obciążenia komputera przez program rejestrujący. A naprawdę gro problemów stwarzają niektóre tytuły. I tak jak dla przykładu komputer potrafi sięgnąć niebotycznych temperatur przy grze Medieval Dynasty, gdzie w czasach średniowiecza budujemy własną osadę, do tego stopnia, że włączają się zabezpieczenia i komputer całkowicie się wyłącza, żeby, żeby się tam nie, nie, za bardzo nie przegrzać. To znowu mamy inny tytuł. Również gra symulacyjna, taka może trochę lepsza, nie, no dużo lepsza bym powiedział niż, niż takie te indyki, które, które ogrywam, czyli SimRail, to jest symulator kolejowy. Też stworzony przez polską spółkę, bardzo fajny, ponieważ odzwierciedla tutaj realne tereny. Twórcy starają się odzwierciedlić faktycznie stację na dany moment, kiedy to tworzą, czyli w takim stanie, jaka, w jakim ta stacja, powiedzmy, konkretna była w, w, w momencie tworzenia. Tak, mi przysługę Pawełku, dosuwał jedź. Hmm? <laughs> nie ma suwałk. No jak nie ma, jak tam Za... się tory kończą? No, Zamarzło no, to tam, tam tory już, w sumie, bum, ciach, koniec, kurde, no jak, nie, nie masz, nie, nie, no to do, powiedz, że od kapitana do twórców tej gry powiedz, bo na pewno kontakt z nim masz, powiedz, że ja jestem okrutnie zawiedziony, jak może nie być bieguna zimna, kurde, miejsca, w którym... Psy z, czterema literami i kurde, tory się kończą. No jak może nie być? Ja bym bardzo chciał trasy do mojego ukochanego Gdańska, a ja też o. nie robią, więc... No zobacz. No widzisz. Natomiast wracając do tematu tutaj radzenia sobie z tego typu problemem, to i, i to polecam u siebie na kanale moim widzom, co, co również i tutaj, drodzy panowie, wam polecam, jeżeli wasze maszyny mają problem, no to niestety NVIDIA GeForce Now. To jest usługa, która pozwala łączyć się z komputerami zewnętrznymi, oczywiście uiszczając opłatę odpowiednią, natomiast zyskujemy to, że nie obciąża naszego komputera i ludzie, którzy chcieliby zagrać w jakąś, jakiś konkretny tytuł, który nie jest dopracowany optymalizacyjnie, bądź wręcz ma wysokie wymagania, i twórcy o tym głośno mówią, że takie wymagania i takie są konieczne do, do, do spełnienia, aby w minimalnych tam powiedzmy ustawieniach graficznych można było grać, to jest to rozwiązanie na tyle dobre, żeby można było sobie na to pozwolić, no i jeszcze przystępne cenowo. Ja płacę stówę. Mhm. Kiedy to się zmieni? Ciężko stwierdzić. Ja na razie płacę stówę za GeForce Now. I z jakimi ja problemami spotkałem się odnośnie tego rozwiązania, to czasami rozmywa się ekran, ekran, kiedy u mnie jest jakiś problem z łączem internetowym, a występuje coraz częściej po fuzji dwóch firmy, jeżeli chodzi o dostawcę mojego internetu. A kto mu, no jeżeli tu można to sam... zapytać, bo widzowie na pewno też ciekawi są, dlatego że, że no ja też słyszę od swoich widzów, że mają mnóstwo problemów z internetem. I, I to jest, to jest nagminne chyba w Polsce ten to, to o, o jakiej firmie? To, czy nie chcesz antyreklamy robić, czy możesz po prostu śmiało walić? Znaczy, ja mogę powiedzieć, z czym ja mam problem i od jakiego dostawcy ten Oczywiście, internet Oczywiście, te kurde ponieważ ja, ja byłem dotychczas dumny i z, tego, z tego dostawcy, że tak powiem, Zawsze i to wiesz. było UPC, natomiast UPC połączyło się z, z operatorem komórkowym, Ej to, to no jest i od tego to czasu są ci... problemy. Powiem Ci, że to połączenie UPC w Polsce to i tak dość długo, dość długo trwało, bo ja też przez wiele, wiele lat używałem Horus NTL UPC w Irlandii z kolei i to był najlepszy dostawca internetu, jaki miałem. Żadnych problemów, żadnych spadków, żadnych problemów ze sprzętem, router, modem w pełni mogłem dostosować, zrobić, wyłączyć, włączyć porty, jakie chciałem, zmapować, zrobić co zechcę, kurczę, rozumiesz, i nigdy nie miałem problemu. No, ja również nigdy nie miałem problem No, ale później, z, później z nastąpiło połączenie, połączenie z pewną dużą firmą i tam się zaczęły problemy. I to, I to konkretne, także zrezygnowałem. Później poszedłem od jednego dostawcy do drugiego dostawcy. Teraz jestem z dostawcą, w sumie, z którego jestem zadowolony, jeżeli chodzi o dostawę internetu. Tu nie będę reklamował, dlatego że nie chcę tej firmie kryptoreklamy robić prawda, ale jestem zadowolony, zadowolony z, z, z dostaw internetu, aczkolwiek nie jestem do, zadowolony z ich cen, bo musiałem się ostatnio bardzo wykłócać przy renegocjacji kontraktu, żeby po prostu nie rzucić, jak to się mówi, papierami i sobie nie pójść do drugiej firmy, nie, że, bo to jest taka teraz praktyka na rynku, że nowi, nowi klienci mają wszystko taniej niż ci istniejący klienci. Przynajmniej taka praktyka jest za granicą, super. jeszcze wiesz, że naprawdę mm -hmm. jako nowy klient dostajesz dużo więcej, dużo taniej, niż jako ten stary wysłużony kapeć. No to powiem wam panowie ciekawostkę i widzowie również, jak u mnie to wygląda, ponieważ my jesteśmy w tym okresie takim umowy na czas nieokreślony, czyli skończyła się lojalka i, i to przeszło na czas nieokreślony, natomiast chcąc. Jakby z operatorem, który połączył się właśnie tutaj z ówczesnym moim dostawcą, jakby w sumie to podpisać nową umowę z tego, co, co konsultant twierdził, bo, bo my nie mamy jakby nic, żadnego produktu, więc hmm. niby jesteśmy jako UPC, ale już, ale już pod nie? nimi, ale nie jesteśmy z nimi związani umową, i to takie jest zagmatwane, że człowiek już sam nie wie, u kogo jest. Ale bylibyśmy traktowani jako nowi klienci i teraz wyobraźcie sobie, że my mamy w obecnej chwili no, najbogatszy pakiet telewizyjny plus 750 megabitów na sekundę łącze internetowe przy downloadzie i 40 przy uploadzie. I to się trzyma o, o tyle dobrze, że jak jest ten internet, to, to trzymają się parametry. To, bo to też jest kwestia sporu. Jak, spórna, jak tak? jest ten internet, to trzymają się parametry. No, <laughs> normalnie Paweł prawnikiem powinien być Powiem Ale tak. Pabelus, mam dokładnie, dokładnie to samo, bo mam dokładnie ten, ten sam problem tego samego dostawcy. A widzisz? Bywa. A, widzisz. a też bywa, w że... Nie, nie w Warszawie. Ja w Szczecinie, ale to Szczecinie, ten, tak. nie, nie ma znaczenia żadnego. Nie, nie, to, to... Natomiast rzeczy z tego nie. typu, że, że rozmawiając tutaj o podpisaniu umowy okazało się, że po pierwsze. przepustowość zjeżdża do 600 megabitów na sekundę. 40 na uploadzie zostaje pakiet telewizyjny, no powiedzmy, że jakiś tam w miarę, w miarę, że tych kanałów trochę by było, aczkolwiek też trzeba podywagować, czy jest co oglądać w tej telewizji. A cena, no cena zamyka się pod 150 zł, więc tak na dobrą sprawę dla mnie więcej zdecydowanie niż płacę obecnie. Mm. I gdzie tu sens i logika? No dokładnie. No, tak. no ale to już są kwestie takie niezależne od nas, znaczy zależne, bo jak... Nie musisz iść w tą stronę, zawsze można pójść w inną. No tak, no Rozuzdanie to uznania rynku i heja do przodu. Aha. No Tylko żeby jeszcze, żeby jeszcze tych prowajderów na tym rynku było więcej, nie? O właśnie, to, właśnie. To, to jest właśnie to, że to jest taka w sumie monopolizacja, bo masz jednego, jednego dwóch, dwie, jedne, jedna, druga, trzecia firma i w sumie to wszystko, nie? No chyba, że, że Starlinka sobie odkurczy, od tego kupisz, nie? No to już. No to jak na Starlinku, to już, kurde, nie dość, że masz piekarnik za darmo przed domem. No. To jeszcze masz kurde, super złączenie i nikt cię nie namierza. Także, mm. także to też. też Dobra, Pabelus, a jeszcze takie jedno pytanie, bo, bo ono się od razu mi takie nasuwa, bo wiem, że Rutań też tak ma. To znaczy, czy masz takie gry, w które grasz sobie. Nie rejestrując ich, czyli takie gry, które grasz sobie tylko dla siebie, nie wrzucasz ich na kanał, no bo stwierdziłeś, bo po jakimś czasie Uróć ci ten jakby zakres kanału, ten kąt, który tam wiesz, kreujesz w jakąś jedną stronę lecisz, nie? I on ci mhm. kompletnie nie pasuje. Do tego co tam wrzucasz. Dlatego tego nie wrzucasz, grasz sobie tylko for fun, jak dla ciebie. Na przykład tutaj tam morduje potwory po nocach, a już tego na kanał nie chcę wrzucić. Nie, nie? nie pasuje. E, no właśnie, bo nie pasuje. Czy ty masz takie gry, właśnie, które sobie tam grasz, ale tylko tak dla siebie? Y, y, tam sobie męczysz po nocach, ale to już taki forfan tylko i wyłącznie. Ale czy to pytanie ma na celu, jakby dowiedzenie się o grach, o tytułach, które nigdy nie ukazały się na kanale, a gram. Tak. Nie które ma który lubisz sobie po prostu pograć? Tak, masz taki. Dzień, w którym nie chcecie się nagrywać. No bo ja mam takie dni, mm. że nie chcę mi się nagrywać, ale mam ochotę pograć. I mam takie gry, które sobie po prostu gram. Nie nagrywam ja ich, tak nie wrzucam mam. ich na kanał. Po prostu w nie sobie gram, bo lubię. Ale nie, pasają mi, nie pasują mi zupełnie do kontentu, który, który mam na kanale. Dlatego że. No bo mówię, to jakaś. Część widzów no też tak. zapewne wie, ja, ja lubię RTS-y i, 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 i lubię, lubię serię na przykład Total War. I, I lubię sobie w to grać sam. Albo na przykład Wiedźmina, uwielbiam taką do, do Wiedźmina, trujeczkę i po prostu mucę, mucę to sobie i nie nagrywam tego, nie streamuję. E, to jest taka moja gra, że po prostu czy, czy masz, masz, masz taką, taką odskocznie, taką taką grę. Tego na komputerze nie. Na komputerze nie. A na czym? Na telefonie? A na konsoli? Nie mam konsoli, niestety. O! No dobra, to na no telefonie? Na telefonie tak, swojego czasu to stosunkowo niedawno skończyłem to molestowałem Monster Hunter Now. Mm -hmm. Chodziłem zobacz. z psem i rozwalałem potworki. To zobacz, no. Czyli ta czyli każdy z nas ma coś takiego, że kurde gdzieś tak, ma tak. coś jakąś jakąś drobną drobną drobną. Ale drobną co, na gdybyś telefonie. Gdybyś jakiegoś grabera sobie ściągnął i tam ściągałbyś to wrzuciłbyś na kanał? Ja. No. No nie, ja już kiedyś ja, Pabelusa namawiałem to jest na, takie na dla to ze mną taki Hellet tak. Luz i... Ale ja pamiętam, że ja coś nawet kupiłem Nie, Rudziu ja co, czy... co? No my, no wiesz, ja ci załatwię Luz, taka. kurczę, Belek, żebyś ty tylko Znalazł czas w to zagrać, ale Ale <coughs> Ale to pewnie, jeśli się czekaj, umówimy czekaj, w tym to czekaj, roku To czekaj. w następnym może się uda Hellet Luz nie Ale pamiętam, że ja coś specjalnie Żebyśmy mogli grać to zakupiłem. Tylko kurczę. Wyminał no no capie, ty mi później napisz. To, 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 zobaczymy. Kurczę, i wtedy coś może. Mm. Tak byśmy uderzyli. Kurczę, normalnie. A, a wymień jeszcze tam. tam bo, mamy, skład, mamy, tam... mamy postscriptum, y, armę. Co my tam jeszcze? Six Days in Fallujah, ready or not, Ground Branch. Co y, y, tam jeszcze. Zero Hour. Zero tam Hour. Ale to Zero Hour. To tak troszkę się skończyło. Tak jest. Co my tam jeszcze, kurczę, no. Na pewno Redi Ornat ostatnio to bardzo odżyło, na, na, bo, bo wyszło wyszło Elia. Bo Eli wyszła Accessu. pełna wersja. Tak tak tak, 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 tak. Ale to nic. To ty sobie zerknij ja swoje, na księgo, swoje księgozbiory na spokojnie w, mhm. w chwili wolnej, ale ja ci zadam tu jeszcze dosłownie dwa ostatnie pytanka, bo żeśmy się tak umówili czasowo, żeby, żeby to mniej więcej się wyrobiło, bo wiem, że ty masz dalej już swoje nagrania, do których musisz Musisz lecieć, admiral musi też obowiązków, powiedzmy sobie, głowy, rodziny dopełnić. Ja muszę, no, pobawić się, pobawić się z dziećmi i nakarmić, bo mnie zaraz tutaj zaczną kurcze gryźć po rękach. Więc, więc wszystkich nas czas goni. Pawełku, powiedz mi tak, na jakie, jakie gry. W tym roku czekasz. Czy są, czy są jakieś gry, na które, na które, o których wiesz, że będą, na które, na które mocno czekasz? Nie wiem, czy będą. Natomiast zdecydowanie, szanowni państwo, czekam na gry dopracowane. A to, co będzie, to będzie niespodzianka. No tak, tak. Ale słuszna uwaga. Powiem czy... si, po, no ty na polityka, pa, Paweł, Paweł, powinieneś gdzieś tam w, z okręgu, kurczę, tam gdzieś startować coś, bo no potrafisz odpowiedzieć, tak, no. Ale Ruciu, czy ty, czy ty mnie wskazujesz na porażkę? No naprawdę, po co, po co ja się pchać e, tam, gdzie tak na dobrą sprawę, no wiadomo, tam że już, tam już i tak nie wskazany, tam, tam już i tak, jak patrzymy na YouTubie, to niezły cyrk się dzieje, także... Także też jest na co popatrzeć ostatnimi czasy i się pośmiać troszeczkę. Dokładnie. Ale, no, no ja powiem, powiem tak, no, fajnie, no tak, wszyscy czekamy na te dopracowane gry, a, a, a ja jeszcze jeszcze takie ostatnie pytanko, Pawełku, do ciebie. Powiedz mi, co sądzisz o grach Early Accessowych, czy, czy, bo, bo, bo teraz jest ich zalew. Jest po prostu zalew. Tak jak kiedyś pojawiała się jedna, czy tam dwie. Teraz mamy praktycznie, biorąc 90% tytułów, które się pojawiają na Steamie, to są, to są Early Access, czyli wczesny dostęp, nie? Yy -y. Wiele osób traktuje te, te produkcje Jak pełnowartościową grę Ale też i z drugiej strony Te Eli te, te accessy kosztują jak pełnowartościowe gry Niejednokrotnie Zgadza się yy, I to są, to są i, I też Czy nie uważasz, że, że platformy Sprzedające te gry powinny ograniczyć Troszeczkę ilość tych, tych gier Early accessowych czy, bo Moim zdaniem jest to, robi się z tego jakaś plaga Naprawdę, robi się plaga, bo później ta gra niby wychodzi z early Accessu, ale ona nigdy nie wychodzi z early Accessu. Ja tu mogę podać przykład Hellet Loose, to jest mi najbliższe, chyba najbliższy taki przykład, gra była w early accessie przez parę lat, później wyszła z early Accessu, ale dalej jest niedorobiona, dalej twórcy łatają ją przy pomocy społeczności, która jest desperowana, żeby grać w tą grę, ale po prostu twórcy nie potrafią, nowi twórcy, nowi no. właściciele nie potrafią połatać, połatać tej no, gry tutaj... właściwie, nie? Ja ci powiem, cena wyszła z Early Accessu, na pewno. A cena wyszła z Eli Accessu, bo słuchaj, prawie 50 euro za greto, czyli pon prawie 200 tak. zł to nie jest cena Early Accessowa. Nie, nie, zdecydowanie nie. Um, powiedz, mi, powiedz mi, kurczę, no. Czy, jak, jak, jak ty myślisz? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestię wczesnego dostępu, to fakt faktem jest to, jest to już plaga i można chyba. Niestety powiedzieć, że norma, że, że w tak. takim trybie ukazują się gry. Ceny również, tak jak wspomniałeś, są jak zapełnoprawny mhm. produkt, aczkolwiek czasami nam się wydaje, że, że to jest cena jak zapełnoprawny produkt, po czym tak jak admirał stwierdził podał cenę, no to później możemy być zaskoczeni jeszcze bardziej. Mhm. Jak wysoko można się cenić? Tak, dokładnie. Ale jest, proszę Państwa, przykład gry, gdzie twórcy założyli z góry, że gra w fazie wczesnego dostępu będzie przez rok, po czym będzie premiera i słowa dotrzymali. I jest to Conan Exiles od Fankomu. gdzie rzeczywiście Conan był w fazie wczesnego dostępu około roku i rzeczywiście później ta, ta gra wyszła. I w mojej ocenie coś takiego powinno mieć miejsce. Może nie na zasadzie obietnic danych przez twórcy, przez twórców, a na zasadzie ograniczeń przez same platformy gamingowe typu właśnie WALF powinien narzucić, czyli właściciel Steama powinien narzucić takie ograniczenia, że tak. powiedzmy trzymamy rok. W fazie dostępu, a potem albo premiera, albo do widzenia. Tak? Albo po prostu, ok, słuchajcie, mamy tam 10 tysięcy gier sprzedaży, 5% z tych pozwalamy, żeby były elliaksesami, a reszta, niestety, sorry, sorry, panowie, musicie dopracować produkt e, albo, albo po prostu poczekać na swoją kolejkę i może to zmusiłoby trochę deweloperów do, do tego, żeby trochę dłużej popracować nad tymi tytułami, bo no, ilość niedopracowanych gier na rynku ostatnio, zarówno e, jeżeli chodzi o fabułę, jak i optymalizacyjnie, jest przerażająca. Trzeba to znaleźć dopracowaną. Jeżeli tak ktoś kupuje komputer tak. za 20 tysięcy złotych, co w Polsce nie jest łatwym wyczynem, prawda? Bo mm -hmm, to bo prawda. nie oszukujmy się. Ja mieszkam w Irlandii, jest to może trochę łatwiej zrobić, ale, ale w Polsce znam realia polskie i wiem, że 20 tysięcy złotych piechotą nie chodzi. Prawda? I, i każdy ma swoje obowiązki i, i ten. I jeżeli ktoś już wyda... Załóżmy takie pieniążki. Niech wyda nawet 10 tysięcy na ten komputer. I później kupi za 300, za 400, czy za 500 zł grę. I, I ta gra mu nie chodzi. To można dostać białej gorączki i się z lekka zdenerwować. Dokładnie. To, to ja, prawda, ale... I... Jeżeli, jeżeli można, chciałbym mm -hmm. wszystkim Państwu opowiedzieć pewną anegdotę, pewną historię, która, która miała tutaj miejsce podczas mojej rozmowy z jednym właśnie z, z deweloperów. Po czym kolejny mi to potwierdził odnośnie jednego polskiego wydawcy, wydawcy, i nie będę tutaj mówił nazw akurat w tym wypadku. Natomiast rzeczy z tego typu skąd? Między innymi mogą brać się gry w takiej postaci, w jakiej mamy miejsce, tutaj, w jakim mają miejsce, tak, czyli niedopracowane. Pamiętajmy o tym, że pomysł na grę to pomysł na grę i, i każdy z nas może wpaść na pomysł nawet bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o, o tematykę danej gry, natomiast niekoniecznie musimy mieć umiejętności do jej stworzenia. I teraz potrzebujemy ludzi, którzy takie umiejętności posiadają, którzy naszą wizję stworzą ale jako deweloper taki szaraczek malutki nic nieznaczący na, na rynku względem tych większych devsów no my potrzebujemy finansowania więc zwracamy się do takich powiedzmy firm wydawniczych i no prosimy tak o finansowanie no czy rzucilibyście trochę pieniądzia no i ten wydawca tak sobie, hmm, dać, nie dać, dać, nie dać, dać, dobra, masz, ale tyle. No i ten biedny twórca się patrzy, ogląda każdą złotówkę, no i teraz tak, zamiast zapłacić dobremu programiście, to bierze takiego troszeczkę... Może z mniejszymi umiejętnościami, nie chciałem powiedzieć gorszego. Tak? Z mniejszymi umiejętnościami, które niekoniecznie. To nie bądźmy politycznie ehm... poprawny. No, za naszych czasów było, jesteś lepszy, a Ty jesteś gorszy. A teraz trzeba uważać na słowa. <laughs> <laughs> natomiast, natomiast po prostu bierze się to, co jest tańsze, szuka się oszczędności. Niejednokrotnie jest tak, że, że ci ludzie, którzy szczycą się swoim portfolio, Czasami okazuje się, że nie do końca jest to wszystko takie zgodne z prawdą. Oj, to, damy, co się znajduje w tym portfolio. Mamy to no z realia. Więc to jest, no to jest tak, jak ja bym powiedzmy, panowie, poszedł gdzieś, nie wiem, załóżmy do gry online, tak? I, i chciałbym u nich, z nimi współpracować jako prezenter, a w swoim portfolio dałbym wasze filmy. Coś no w tym tak. stylu, nie? Mhm. Mm Także, także no to troszeczkę, troszeczkę yy, to, to, to no nie tak. No i generalnie rzecz ujmując, cóż, my od słowa do słowa, yy, tam rozmawiałem z tym twórcą i, i tak dalej i usłyszałem takie słowa, że właściciel yy, tego wydawnictwa, on wręcz yy, wychodzi z założenia, że on woli cztery projekty po 250 tysięcy niż dwa projekty po pół miliona. Czyli ja wiem, że w tym wypadku, że on sypnie trochę kasy na ten projekt, drugi projekt, trzeci, czwarty, no ten milionik wydany, ale z czterech projektów będzie kasa spływała, tak. a nie tylko powiedzmy z dwóch, mhm. które byłyby tak. może lepiej dofinansowane i może lepiej zrobione, ale co z tego, jak się bilans na koncie nie będzie do końca zgadzał. Jak zgadza to mówią, wszystko rozbija się Pawełku i Admiralu o pieniążki. Nie oszukujmy się, jest to wielomiliardowy rynek, w Oj. którym mamy zaszczyt pracować i, i ja jestem przynajmniej z tego dumny, natomiast no, żeby jeszcze produkty były fajne i, i w większości fajne, tak? Mm. Dopracowane i żebyśmy nie mieli problemów, żebyśmy nie mieli na co narzekać. No tak, to było żeby, żebym to ja swoim widzom nie musiał robić poradników, jak tu uzyskać lepsze mm. FPS-y, jak nakombinować tu w, w opcjach sterowania, a jak w grze włączyć DirectX 12, bo twórcy Jakoś w 2024 jeszcze nie dodali tej opcji, pomimo tego, że silnik obsługuje tą opcję, nie? No ale i trzeba jakoś ich wyręczać. No, Wręcz ja mogę tutaj zacytować twórców Heletlus a po co dawać tutoriale i poradniki do gry, skoro twórcy na YouTube to robią. A, no to piękna, piękna tutaj idea. Mamy robotę dzięki temu. Ruciu, ja dam ci jedną poradę. Admirał, tobie również, bo jeżeli... Bo nie wiem, Admirał, czy ty też pytam jakieś poradniki i tak dalej. Natomiast, Ruciu, jeżeli nie chcesz robić poradników, to naprawdę gorąco zachęcam do tego, żebyście panowie zagrali w Bir Faktory. Wówczas sytuacja będzie diametralnie różna. Będzie odwrotnie. To widzowie będą robili poradniki w komentarzach dla was. O jeźdź, no to taka ruch. zmiana historii. To, to już normalnie powiem ci. Kurde, żeś mnie, żeś mnie zachęcił i wystraszył. No, ale to jak, jak będę czuł się tak, że będę chciał się trochę pomęczyć, to sobie, to sobie wrzucę ten, 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 ten projekt. Eee, I no fajnie, bardzo fajnie. Słuchaj, ja, Pawełku, powiedziałem, że będę ciebie pilnował czasu. No, dziękuję, już, już, rozmawiamy, już rozmawiamy ponad ponad godzinę, więc no, będziemy cię tutaj zapraszać i, i, i napastować z, z, z okazji różnych okazji. W końcu, tak w końcu go złapałem. admirał też w trybie natychmiastowym i, i, i powiem takim, kurde, ekspresowym się zebrał. Także następnym razem prosimy, prosimy z kamerą, bo ja, ja jeszcze widziałem. No tylko, że jeżeli tam robisz, nie wiadomo, co on tam robi, pewnie jakieś złote pałace kurcze, wiesz. Rozumiesz, nie? Albo na Malediwach siedzi tak. Na teraz. Malediwach siedzi. No może ty tak gdzieś w ciepłych krajach siedzisz, Pawełku, co? Uciekłeś przed, przed polską zimą. To czy znaczy bardziej przed prokuraturą. Dobrze, słuchajcie, słuchajcie, bardzo zimno. Siedzę ci w Warszawie, jest zimno, także no, Jest wszystko, jest, wszystko no, to pożarnka. wiem. Mam brata w Warszawie, także wiem, że jest zimno, a w suwałkach jeszcze zimniej. Także. O. Ja, no, jesteśmy no, zaskoczeni w całości. No, tak, tam, tam jest kop, kop, nie? I, I jedziesz z łopatą od domu nie? No ale bardzo Ci dziękuję, Pawełku, że żeś zgodził się do nas dołączyć. Ja zapraszam wszystkich na, na kanał YouTube i wszystkie social media do Pawła, Pawelusa na kanał Gra na Kompa, bo naprawdę jest na co popatrzeć. To można powiedzieć wideoteka. Jest imponująca i ja muszę powiedzieć o 70-80% tytułów, które ty grasz, ja bym w życiu nie usłyszał, żebym nie zobaczył ich na, u ciebie na kanale, więc, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, widzów, szuka czegoś innego, to, to zapraszam właśnie do odwiedzenia kanału, bo jest, jest naprawdę na co, na co popatrzeć. Także... Zapraszamy. Zapraszam. No, ja bardzo serdecznie przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło gościć i, i wspólnie nagrać ten, ten projekt, przygotować ten podcast. No i cóż, no jeszcze raz pozdrawiam wszystkich widzów tutaj Rucia i Admirała. No mam nadzieję, że jeszcze uda nam się jakoś niebawem w niedalekiej przyszłości Oczywiście. spotkać. No, no Zajc, pagadi. to kurczę, teraz po rosyjsku <laughs> mi, to będzie cholera, jasna, algorytm, to wytnie normalnie. No to teraz nie, nie jest popularne. No, no tak, no bo my jeszcze z tego pokolenia, że się w szkole uczyliśmy to z tego języka. To no, no, no to nie ma co się wstydzić. Po prostu tego nas uczono i, i dobrze, dobrze uczono, bo jeżeli ktoś już, kurde, 30 lat pamięta, Dalej i, i, i tak, no to chyba dobrze uczono, nie? No ale nic, mniejsza z tym. Ja zapraszam również do Admirala na Twitch i jego social media. Admiral, nie wiem, co tak tam jest. teraz odgrywa. Ale ostatnio wiedziałem, że Hellet Luz, Content Mi Podkradasz tak. Admiralu. No dobrze, dobrze. Ale nic, graliśmy ostatnio tak, razem, tak nawet. Tak graliśmy Dokładnie. ostatnio razem. Ja zapraszam też do siebie, zapraszam na, na Dajnik, podcast gamingowy. Można nas znaleźć też na Spotify. Mamy oddzielny kanał na YouTube. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Ja Wam chłopaki dziękuję Dziękujemy. bardzo. Miło było. Do Cześć. Usłyszenia. Hej.